Cześć, ja jestem Fangotten i nie wiem zupełnie jak mam się zachowywać przed kamerą, bo to jest mój pierwszy raz. Jak widzicie, mój głos wcale nie istnieje tylko gdzieś tam w eterze, nie jest generowany przez komputery czy coś w tym stylu. Naprawdę mam ciało i mam oczy, mam nogi, ale wam teraz nie pokażę, mam ręce. Coś mi tu spędzi i tu jeszcze. No, już. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, czy to ja nagrywałem głos do poradników samca alfa, to tak, kurwa, to ja to robiłem! No dobra, Fangotten, ale w takim razie co teraz zamierzasz robić z tą kamerą? Co zamierzasz nagrywać na kanał? Nie wiem. Wiem tylko, że nie mam zamiaru nagrywać tylko vlogów, czy czegoś, co wymaga naprawdę minimalnych nakładów pracy. Raczej chciałbym co jakiś czas stworzyć coś takiego bardziej merytorycznego, coś bardziej dopracowanego zarówno pod względem wizualnym, jak i dźwiękowym, coś co wywołuje emocje. Właściwie nie wiem, mam tylko kilka pomysłów, które gdzieś tam się zrodziły tygodnie temu, kiedy jeszcze zbierałem na aparat, kiedy szukałem inspiracji, już sobie planowałem, nagram to, nagram to, nagram tamto. No ale okazuje się, że, bo zapisywałem sobie to w ogóle na telefonie i kiedy teraz zaglądam w te notatki, to widzę tylko na przykład po 3 słowa, które w ogóle, kurwa, nie znaczą nic. Nie wiem, co ja sobie wtedy myślałem. Czytam 3 słowa, jakieś takie totalnie losowe i nie wiem, co miałem na myśli. Więc będę musiał wiele rzeczy jeszcze wymyślić na nowo. Może mi ktoś powiedzieć, co miałem na myśli, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Miałem w ogóle plan, żeby od początku zrobić coś takiego ze scenariuszem, przynajmniej częściowym, żeby zacząć ten nowy etap na moim kanale, nie wiem, w lepszy sposób, bardziej profesjonalny, cokolwiek, ale stwierdziłem, że chyba nie mogę się doczekać i muszę nagrać i pokazać moją piękną, bo piękną mordę. Tak więc śledźcie mój kanał, bo podejrzewam, że już niedługo coś nowego się ukaże, być może w tym stylu. Podejrzewam, że mniej teraz będzie się pojawiało filmów takich tylko z moim voice-overem, tylko z udziałem mojego głosu. Poradniki samca alfa i tak ukazywały się dosyć rzadko. Przynajmniej ostatnio, jakoś tak co 2 tygodnie średnio, co 3, nawet czasem rzadziej pojawiały się ewentualnie jakieś audiologii. Właściwie to były tylko 2 takie formaty, które wprowadzałem na mój kanał. No ale teraz uważam, że jest to bardzo, bardzo ważny krok w rozwoju mojego kanału, więc śledźcie to wszystko, zobaczcie jak to się rozwija. Tak więc ja już się z wami żegnam, nara!